Wiesz, że ja nikogo nigdy nie pobiłem? Naprawdę? Naprawdę. Znaczy tam nie licząc jakichś domowych awantur, no ale to można powiedzieć taka liga... Kogo wtedy biłeś? Najsłabszego zawsze. Mieliśmy chomiczka. nie pobiłem. Teraz pytanie, czy to jest jakiś gen? Że ja unikałem, naprawdę, unikałem konfrontacji. Ale to... Tak, ja to lubię, ale to nie jest tak, że ja mam ochotę tylko chodzić po ulicy i bić ludzi, nie? Nie, ale to nie o to chodzi. Ja nie wulgaryzuję, no. Tylko zastanawiam mnie, w którym momencie to tak klika, bo mnie się czasami przydaje. Ja na przykład, ty potrafiłabyś położyć intruza, kogoś, bo mnie też czasami zaczepiają. Nie, ja nie lubię w ogóle tego. Ja stronię, dlatego ja nie chodzę na dyskoteki, bo kilka razy zostałam zaczepiona. Wiesz, no jakaś ciebie mistrzyni, coś mówię, to bla, bla, bla. I nie chodzę. Po prostu ludzie, nie wiem, co mają w głowie, chyba siano, bo chcą się mierzyć raz, że z kobietami. Raz, jestem kobietą i nie wypada mi się bić i w ogóle nie przystoi mi się bić na ulicy. Poza tym nie jestem w ogóle zwolenniczką rozwiązywania problemów siłą. To jest strasznie chore. Tylko, że mamy coraz więcej agresywnych kobiet. Do kobiet? Których ja nie należę. Mamy coraz więcej agresywnych kobiet? Tak jest. I ciebie zaczepiają agresywne kobiety na dyskotece? Też się zdarza. I co to takie mówią? Wypacykowane, ładnie wyglądające. No idziesz na dyskotekę, po co idziesz na imprezę? Pobawić się, posłuchać muzy, no nie, pogadać no, z znajomymi, no co ty, ja idę zupełnie w innym celu. No, ale... Wyrwać. No i jak podchodzi cię taka kobitka i co? No, kiedyś była taka sytuacja, że moja koleżanka się zaśmiała, a ona do niej podchodzi i mówi, z czego się śmiejesz? Co masz do mnie? A ja tak mówię. Z czego się śmiejesz, co masz do mnie? Tak. Ale laska po kolei wszystkich zaczepiała. Wyglądała naprawdę prześlicznie. Ty nie wiesz, kim ja jestem. A ja mówię, słuchaj, uspokój się, zaczepiasz wszystkim. Mówię, przyszliśmy tutaj tylko, wiesz, wypić drinka, pogadać, pośmiać się i potańczyć. Mówię, daj spokój, nie? A kim ty jesteś? Ty wiesz, kim ja jestem? Mówię, nie wiem, kim jesteś. Kim możesz być królową Boną, ale ja naprawdę... Ale nie... I don't give a fuck. Ale nie ustaliłyście, kim ona była? Nie, nieważne. I ona do mnie, co, masz problem? A ja mówię, że nie, słuchaj, my przyszliśmy tutaj tylko się pobawić. Poszłam po ochroniarza, który był moim znajomym. Mówi, dziewczyny, dobra, weźcie się, uspokójcie. A to było w Polsce, tu? Tak, w Polsce. Odchodzi ochroniarz i ta laska przychodzi, co? Konfidencie, poszłaś po ochroniarza? Do ciebie, mówię, tak? Tak. Ale ja w ogóle mówię, lubię... O Boże, co tutaj się dzieje? Mówię, do kumpeli, przecież to absurd. Mówię, wychodzimy, nie? I ona wtedy, ją zabolało bardziej to jakby dostała plaska takiego. Zabolało to, że wiesz, że ja po prostu nie wchodziłam z nią w argumenty i poszłam sobie do domu, nie?